Witajcie, będę peklował schabik i karczek, tylko takie dwie rzeczy. Ja zawsze miałem dylemat, bo jak robicie dojrzewające, to że ten płyn musi gdzieś ściekać, jak obsypujecie bardzo dużo cukrem. Ja sobie załatwiłem, znalazłem taką z nierdzewki tutaj, że to wchodzi w środek i jakbym chciał, wiecie, peklować na dojrzewające, żeby mi tu woda płyn schodził z mięsa, to sobie tu mogę włożyć na tą kratkę. To jest typowo do pieczenia chyba, z takimi uchwytami, więc jest bardzo fajne. I do lodówki. A ja to wykorzystam bez tej kratki, bo jednak tu tego trochę soku będzie przydatne, co jest w tym. Ja tu wykorzystam do zapeklowania karczka. Zapisz tam, żono, 1,760 kg karczek. I zaraz to wytaruję i zobaczę. Kilogram waży. Ja tutaj zobaczę, ile ma ten schabik. No, schabik ma też 1775. Więc jeden i zaraz to otworzę. I drugi ładnie z boku wejdzie. Przykryję i się będzie peklowało w tym. Wchodzi mi na długość do tej mojej lodówki, będzie mało miejsca zajmowało, a jak z tą przykrywką nawet, to coś będę mógł jeszcze postawić, więc w końcu wykorzystam. O, to jest tasak duży, mój nóż jest tu, ten nóż jest tutaj, ale to za chwilę. Kilo 70, tak? To tam dajemy 20 gram, kilo 700. 20 gram pekla soli. Ile to będzie? Około 20. Ile? 34. Ja tutaj dam łyżeczkę cukru z nienawidzonego cukru. Elegancko. Ja tutaj teraz to wetrę. Ładnie dookoła. Będzie ładnie ciasno. Super. Podoba mi się to. Właśnie wziąłem do takich małych rzeczy. Fajnie. Pierś z indyka też wejdzie cała. Superancko. Super. Super. I karczek ile miał? Nie, na karczek. Nie ma tutaj nigdzie kości. Nie czuję nigdzie kości. 35 gram, tak? O. Elegancko. Znowu się wyzerowało. Wrócił się. Jest 35 gram. I też łyżeczka cukru. Cukier podkręca kolor. No i tam daje pożywkę innym bakteriom. Z tego co ja się orientuję, jak robicie dojrzewające i chcecie się pozbyć wody, to najpierw dajecie do soli, a potem dajecie do cukru. Większość ludzi najpierw daje do cukru, a danie do cukru powoduje, że zamykają się pory w skórze. Jakoś tak. Ta skóra się robi twardsza, mniej przepuszczalna i ta woda już wam tak nie ucieknie. Z tego co ja się orientuję, mogę się mylić. Jeśli się mylę, to mnie tam sprostujcie w komentarzu. O, elegancko to tutaj mam.
I to teraz sobie ładnie obmyję ręce, żeby nie pobrudzić tej. I to ląduje w lodówce, gdzie bardzo fajnie to obracać mięso w tym. Elegancko. To tyle.